Serwis, muzykański. Dzisiaj porozmawiamy o tym kciuku, jak on ma być. Wiele książek podaje, że ten kciuk musi opierać o tą płytę tutaj basową, że on tu musi być i po prostu on tutaj pomaga prowadzić miech. Można powiedzieć, że likwiduje nam, jeżeli mamy tutaj pasek za luźny, bo chcemy skakać gdzieś z góry na dół, że nam likwiduje tą, tą taką tutaj szczelinę, że po prostu takim klinem jest i prowadzi nam miech. Ale zauważ, że wielu zawodowych muzyków akordeonowych nie trzyma tego kciuku tutaj, trzyma tu, a nawet niektórzy nim grają Także jeżeli się nauczyłeś, już nauczyłaś grać z tym kciukiem tutaj przy płycie i Ci to nie stwarza żadnego problemu, to sobie trzymaj ten kciuk bo na pewno Ci ułatwi prowadzenie miecha Ale jeżeli grasz tym kciukiem tutaj, trzymasz go tak łatwiej Ci po prostu poruszać tym miechem, może masz taki akurat nadgarstek, bo Wiadomo, że wszyscy nie mamy takich samych nadgarstków. Niektórzy mogą zgiąć, niektórzy nie mogą zgiąć. Także jeżeli będziesz ten kciuk tutaj mieć, jest też wszystko OK. Może Ci ktoś zarzucać, bo przeczyta po prostu w książce i on też będzie miał rację. No bo w książce tak przeczytał, to jest jakiś autorytet. Ktoś napisał książkę, czyli się na czymś zna, tak? Czyli jeżeli ktoś Ci zarzuci, że trzymasz tak kciuk, to powiedz, że tak lubisz trzymać i tyle, no tak Ci wygodnie. A zresztą po co się wdawać w dyskusję? Także. Kciuk. Jeżeli się nauczyłeś, nauczyłaś tak grać, sobie go tak trzymaj, bo jest tak też prawidłowo. Jeżeli nie, też jest, możesz tak grać. Pociąg się nie wykolei. Ok. także to wszystko w tym filmie. Jeżeli jesteś ciekawy takich filmów jak ten, zostaw swojego maila na akademiamuzykanta.pl łamany na lista, tam zapisze się na listę mailingową. Czyli po prostu jak wyjdzie taki film, będziemy na bieżąco, ja Ci go podeślę. A jak nie jesteś ciekaw, to nie zapisuj się na akademiamuzykanta.pl na lista i nie zostanie zapisany. I to wszystko. Aha, i chciałem serdecznie podziękować osobom, które mi wpłacają chociaż 5 zł na zrzutkę na kawę. Bardzo się cieszę z tego powodu, także dziękuję panu Łukaszowi, panu Adamowi, panu Janowi, panu Pawłowi, panu Zdzisławowi, panu Kamilowi, panu Krzysztofowi, panu Łukaszowi. Także serdecznie dziękuję osobom, które, które postawiły mi kawę. Także w kolejnym filmie porozmawiamy jeszcze o prawej ręce, jak ją trzymać, bo już jak trzymać akordeon, jak siedzieć gdzieś, film już jest. Także trzymaj się i pamiętaj, żeby przegrać się na akordeonie oczywiście.